Ja sama tak właśnie z Zielonej Góry, mam 11 lat. Teraz jestem na Gdynia Open. No niestety się nie powiodło najlepiej, bo przegrałem swój pierwszy mecz, ale się, i tak się cieszę, bo dobrze się zaprezentowałem. Wygrałem jeden z najlepszych amatorów na świecie. Jak się grało właśnie na Gdynia Arenę? No, bardzo fajna atmosfera, kibice też widać, że w Gdyni bardzo lubią snookera. No, znają się na snookerze? Tak. Klaszczą w dobrych momentach? Tak. No, ale wiadomo, ja grałem z Jamie Clarkiem, a to jest najlepszy amator, jeden z najlepszych amatorów na świecie. Także nie miałem za dużo szans. No i było szybkie, 4-0 przegrałem. Ale się dobrze zaprezentowałem. Też mnie, że tak powiem, dobiło to, że ostatni frame z Jamie przegrałem na ostatni bit czarny. Ale bardzo się chwalili, na Twitterze też widziałam i na Facebooku, także dobrze się zaprezentowałeś. Zwiedzałeś Gdynię trochę chociaż? Czy tylko cały czas na hali? W tamtym roku zwiedzałem, a teraz też zwiedzałem. Gdynia jest jak dla mnie bardzo ładnym miastem. No i zachęcam wszystkich kibiców w następnym roku, żeby znowu przyjechali do Gdyni. Dziękujemy Ci bardzo, że poświęciłeś nam chwilę czasu. Powodzenia w następnych turniejach. Dziękuję. Gdzie jedziesz następnie? Następnie jadę chyba do Wrocławia na Mistrzostwa Polski. Okej, powodzenia, trzymamy kciuki. Dzięki bardzo.